Żeby to szybko i sprawnie poszło, zaczniemy od nastawienia kapusty. Kapustę przekładam do garnka. Ja mam tutaj 800 g kapusty kiszonej, własnej roboty kapusty kiszonej. Jak jeszcze nie wiesz, jak ją zrobić, to tutaj u góry będziesz miał link do tego, jak przygotować samemu. I teraz zalewam tą kapustę wodą, tak żeby ją przykryć, nie więcej. O, kapusta jest przykryta wodą. Dodaję do tego dwa liście laurowe, parę ziaren ziela angielskiego i parę ziaren pieprzu. Sól ewentualnie pod koniec, po prostu do smaku, jak kto lubi, będzie mógł dać. I teraz około godziny będę gotował tą kapustę. Do kapusty teraz pokroję cebulę. Cebulę kroję w drobną kostkę i muszę ją przesmażyć. Tak, do takiego momentu, żeby była zeszklona. Pamiętaj też, żeby uzupełniać wodę w kapuście, bo w trakcie gotowania ta woda będzie parować, więc trzeba ją co jakiś czas uzupełniać. Na patelnię daję tłuszcz, możesz dać masło klarowane jak masz, albo po prostu jaki tłuszcz masz pod ręką, taki możesz użyć. Cebulę delikatnie pruszymy solą, a naprawdę delikatnie, i trzeba ją zeszklić. Cebula jest już przeszklona, zobaczcie jaka fajna zarumieniona jest. I teraz dokładam ją do kapusty. I tak jeszcze pół godziny już gotowałem, teraz drugie pół godziny. A sponsorem dzisiejszego odcinka jest kanał Małgorzaty Krygiel, na który serdecznie zapraszam. Link do tego kanału znajdziesz w opisie tego filmu. Zasubskrybuj koniecznie. Minęła godzina gotowania kapusty, teraz będę robił zasmażkę. Daję 30 g masła. Masło rozpuszczam. I na to daję 3 łyżki mąki. Moja zasmażka jest już gotowa. Teraz daję trochę wody, tak żeby się nie skawaliło, i dokładam do kapusty. Sprawdzę jeszcze tylko, czy nie trzeba soli, pieprzu. Tak, szczypta soli, szczypta pieprzu. I teraz musimy to jeszcze przez jakieś 5 minut gotować.